Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bogusław Szostkiewicz, jestem prezesem Fundacji Marki Polskiej imieniem profesora Witolda Kierzuna. Współpracuję z panem profesorem Ryszardem Domańskim. Jestem tutaj tak w jego zastępstwie, ponieważ pan profesor się rozchorował i to dzisiaj prosił mnie, żebym go zastąpił. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie go zastąpić, ponieważ jednak on jest ekonomistą i profesorem, ja jestem tylko magistrem prawa, więc to jest olbrzymia różnica. Natomiast chciałbym przynajmniej kilka takich ważnych tez z jego jakby wystąpienia i z jego artykułu, który jest chyba na stronie też naszego tego wydarzenia. Na stronie genocidewola44.pl jest pełen tekst tego artykułu, o którym tu pan w tej chwili wspomina. Bardzo proszę. Więc tak, spróbuję powiedzieć tylko te rzeczy najważniejsze. Natomiast odsyłam do tego artykułu, który jest bardzo ważny. Uważam, że jest to jeden z najważniejszych artykułów, znaczy to wyliczenie, które zrobił profesor Ryszard Domański, to jest jedno z najważniejszych wyliczeń, które nigdy nie zostało zrobione i teraz po raz pierwszy to jest wysokość strat Polski i tej kwoty odszkodowań, jakich powinniśmy się domagać od Niemiec. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że jakby podstawą tych wyliczeń jest sprawozdanie, które moja fundacja z wydawnictwem Art Studio Anabaza wydała w 2017 roku. Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski z lat 1939-45. Zostało wydane w 1947 roku w styczniu i zostało zrobione przez Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów. Ja miałem to w swoim archiwum, taki właśnie dokument i on był dokumentem do użytku wewnętrznego. Także to było bardzo ważne, bo to było chyba przygotowanie jakby polskich starań o odszkodowania, z tym tylko, że w wyniku różnych zawirowań politycznych zostało zaniechane. Natomiast ten dokument istniał. Ja miałem taki dokument i żeśmy go po prostu powielili, zrobiliśmy takie wydanie. I to jest podstawą. Byłem na konferencji zorganizowanej przez Instytut Zachodni, w którym przedstawiciel historyków niemieckich, pan Roth, powiedział, że jest to najlepszy dokument i on całkowicie potwierdza jego wiarygodność. I w tym dokumencie jest wyliczona kwota polskich szkód, znaczy tych, których Niemcy, tych strat, które Polska uzyskała, jest to kwota 258,4 miliarda złotych. To jest w przeliczeniu, to jest kwota w złotych z 1938 roku, 1939 albo 1939, która jest równowarta po ówczesnym kursie 48 miliardom dolarów. I to jest właśnie podstawą wyliczeń, które zrobił pan profesor Domański. I pragnę jakby jeszcze zaznaczyć, przedstawić, że pan profesor Domański jest profesorem emerytowanym SGH i Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN i autorem programu badań nad stratami wojennymi dla Parlamentarnego Zespołu do Spraw Odszkodowań od Niemiec za straty zadane Polsce. I ostatnimi czasy mieliśmy do czynienia z taką lansowaniem takiej kwoty, która wynosiła od 850 miliardów dolarów do biliona. I ta kwota była tam powtarzana i Niemcy też ją powtarzali. Ona właściwie, nie wiem czy padła kiedykolwiek, oficjalnie była przez jakieś osoby do tego uprawnione, ale ta kwota była obecna. Natomiast ta kwota, którą podał pan profesor Domański, który ją obliczył i który wiem, że porozsyłał do różnych ważnych osób opracowanie i swoje uwagi, na dzień dzisiejszy wynosi
9,6 biliona dolarów USA, czyli obecnych, czyli proszę, jeszcze raz powtarzam, to jest 9,6 biliona dolarów USA. Być może to jest jakaś kwota szokująca, już kwota 850 miliardów, o której mówiono, była podobno szokująca i czytałem takie artykuły, w których Niemcy płakali nad wysokością tej kwoty i mówili, że ona załamie ich gospodarkę i w ogóle jakieś tam poczyni olbrzymie szkody. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że z tego, co Pan Profesor Domański podaje, to jest to tylko 4,5% majątku narodowego Niemiec. 4,5% majątku narodowego Niemiec. To chyba jest niedużo, prawda? Jakby tak Niemcy na przykład Polakom oddali 4,5% akcji niemieckich przedsiębiorstw, to chyba nie, nawet by nie poczuli. A to jest kwota, która została wyliczona. Czyli nam się może to wydawać, że to jest ogromna kwota, ale to nie jest ogromna kwota. Natomiast chciałbym powiedzieć, na co, co składa się na tą kwotę. Ja odsyłam jednak do artykułu, ja nie jestem ekonomistą, natomiast pewne rzeczy są dla mnie tam jasne. Sam operowałem kiedyś kwotą takiego prostego przeliczenia kursu dolara i to wychodziło, że faktycznie na dzień dzisiejszy to jest to 850 miliardów dolarów, biorąc po prostu zmiany kursowe i te różne zmiany. Natomiast pan profesor wyliczył, że tylko na podstawie tego właśnie sprawozdania. Przepraszam, jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć. Przede wszystkim jeszcze potrzebna jest taka uwaga, że pan to wyliczenie obala takie dwa mity. Pierwszy, który jest nieustannie powtarzany, że nie ma możliwości obliczenia tych strat, że jest to odległość, że nie ma takich narzędzi i tak dalej, że to jest po prostu niemożliwe, że to będzie jakiś szacunek. Ja nie jestem ekonomistą, pan profesor jest ekonomistą i on napisał również w tym artykule, że istnieją normalne narzędzia, którymi się posługują ekonomiści i to jest bardzo proste. Jeżeli ktoś, i to jest dla wszystkich ekonomistów na całym świecie, jest jasne, używając tych narzędzi, o których on również w tym artykule powiedział, można wyliczyć tą kwotę. Czyli nie ma takiej możliwości, żeby nie wyliczyć i że tutaj gdzie się posługujemy jakimiś szacunkami, które nas wprowadzają w jakieś okolice niedorzeczne. Druga sprawa to jest też w tych wyliczeniach jest wzięta pod uwagę tak zwane jakby korzyści Polski, które mieliśmy niby doznać, uzyskując ziemię zachodnie i to, co jest powtarzane nieustannie, że to była taka rekompensata za straty i że to nam po prostu, że to tak ogromna była ich koszt i wartość, że one nam wyrównują wszelkie straty, których byśmy się mogli domagać. Z tego, co wiem, tu w tym też artykule jest porównanie wartości tych ziem, które utraciliśmy, czyli jednej trzeciej, więcej niż jednej trzeciej tej powierzchni, łącznie z ludnością i tymi wszystkimi bogactwami i tymi wartościami, które tam zostawiliśmy, z tym, co uzyskaliśmy po wojnie. I to ten bilans też wychodzi, z tego, co wiem, 2,2 biliona na naszą niekorzyść. Czyli to jest drugi mit, który jest po prostu obalony. Ja po prostu myślę, że ważne jest jakby takie zaznaczenie, bo cały czas o tych stratach mówią prawnicy i historycy. I mnie się wydaje, że tak, żeby jakby parafrazując takie słowa Churchilla, że wojna jest za poważną sprawą, żeby ją pozostawić tylko wojskowym. Również odszkodowania to jest za poważna sprawa, żeby ją tylko zostawić historykom i prawnikom. Wszystkim ekonomiści powinni wyliczyć to. No bo teraz możemy to przecież skonfrontować. Wystarczy, że z tamtej strony przyjadą specjaliści i możemy te kwoty,
kwoty skonfrontować, czy gdzieś jest błąd, czy gdzieś jest tego. Chyba wydaje mi się, że to jest, taka możliwość istnieje. Więc chciałbym powiedzieć, że to jest właśnie ta kwota, która jest bardzo ważna, została po raz pierwszy podana i z tym trzeba się konfrontować. Niemcy się powinni z tym konfrontować. Druga kwestia to jest w ogóle wysokość strat, jakie Polska poniosła w wyniku II wojny światowej. Pan profesor wyliczył to, ta kwota, którą podał, oscyluje w wysokości ponad 16 bilionów. W tym nie są oszacowane straty dóbr kulturalnych, które są, chyba są w Niemczech, bo chyba oni o tym wiedzą, gdzie są i które zostały, ta wysokość nie jest oszacowana, ale to są jeszcze dobra kulturalne. W sumie są jeszcze jak gdyby inni uczestnicy tej wojny, którzy również skorzystali, ale największy procent przypada przecież na Niemcy. Więc co jest najważniejsze? Te wszystkie ustalenia, które są tutaj w tym sprawozdaniu, zostały jakby na nowo odczytane. Najważniejsze to jest wyliczenie tak zwanego kapitału ludzkiego. I tu pan profesor podał również w tym artykule sposoby, w jaki to się wylicza obecnie. Jest to formuła, która jest przyjęta przez wszystkich jakby ekonomistów. Wszyscy się z tym zgodzą. Jest jakby nowa. To, które było podjęte, które było zastosowane w 1947 roku, było nieprawidłowe. Był to pewien sposób, ale z dzisiejszego punktu widzenia można to spokojnie obalić i dlatego te wszystkie jakby cyfry zostały zmodyfikowane i to jest jak gdyby najważniejsze. Nie będę się po prostu wgłębiał w istotę tego artykułu, jak mówię, nie jestem ekonomistą, natomiast myślę, że pan profesor bardzo chętnie pogłębi wiedzę każdego z państwa. Myślę, że to jest jak gdyby początek pewnego procesu. Ja uważam, że sprawa odszkodowań jest sprawą bardzo ważną, jedną z najważniejszych, bo to też w jakiś tam sposób, kiedyś rozmawiałem z panem Krzysztofem Jabłonką i on powiedział, że fakt, że na przykład nie będziemy się domagali odszkodowań, stawia nas w dosyć dwuznacznej sytuacji w ogóle, no bo tak jakbyśmy, skoro nie staramy się, tak, to jesteśmy jakiś współodpowiedzialni. Ja sam w ogóle, ponieważ się tym tematem interesuję, w ciągu 2 lat, tak to zostało wydane 2 lata temu, mogę państwu powiedzieć, że jest bardzo dużo materiałów źródłowych, materiałów, które, że Polacy systematycznie, czy to było za komunizmu, czy nawet w tym okresie, cały czas w jakiś sposób dokumentowali te sprawy strat. Jest ogromna literatura. Przypomnę na przykład ekspertyzy pana profesora Alfonsa Klawkowskiego. Przypomnę książki pana profesora Czesława Łuczaka, Madajczyka. Są to po prostu kompedia wiedzy. Tam jest wszystko opisane. Są robione kalkulacje, jest dostęp do wszystkich tego. Także to wszystko jest, jest tylko kwestia, jak powiedziałem, użycia i sformułowania pewnej strategii. My jako fundacja uważamy, że jesteśmy gotowi do współpracy i uważam, że taka właśnie konferencja i takie wydarzenie, jak właśnie ta konferencja, jest okazją do tego, ponieważ wydarzenia na Woli są tylko częścią tych wydarzeń, które i te straty są tylko częścią tych strat. Natomiast najważniejszym zadaniem jest uzyskanie od Niemców odszkodowań. Nawet wydaje mi się, że to jest jak gdyby w ich interesie, bo przecież nie chodzi o to, żeby oni nam dali to w gotówce. Pan Domański się śmieje, że przecież nie chodzi o to, żebyśmy pili, lulki palili i tak dalej, nie? Czyli sobie to chodzi o to,
żeby jest tyle różnych kwestii do rozwiązania, na przykład odbudowa kapitału ludzkiego. Proszę Państwa, przecież my jako jedyne państwo, żeśmy zostali cofnięci cywilizacyjnie. W 1946 roku uzyskaliśmy 40% tego, co mieliśmy w 1938. Żaden kraj, łącznie ze Związkiem Radzieckim, nie był cofnięty. One się rozwijały, już nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, wszystkie, Wielka Brytania. My byliśmy tylko cofnięci. Te wszystkie problemy, które mamy dzisiaj, mają początek właśnie w tym, co się zdarzyło w czasie wojny. I myślę, że te badania pana profesora i rezultaty tych badań są bardzo, bardzo ważne. I wydaje mi się, że to jest jakby początek do tego, że zapoznanie się z tymi materiałami i potem możliwość współpracy i jak gdyby opracowania pewnej strategii, która będzie etapami stopniowo prowadziła do pomocy naszym już teraz przyjaciołom niemieckim, prawda, do tego, żeby się uwolnili, bo przecież przyszli tutaj, wymordowali ludzi, okradli ich, zabrali wszystko, zniszczyli i na pewno są w pewnym dyskomforcie psychicznym i pewnie by chcieli z tego się jak gdyby wydobyć. Więc myślę, że jest to okazja do tego, żebyśmy mogli im pomóc. Dziękuję bardzo.